W tym wideo znowu chciałbym Ci odczarować tzw. Tak kod 68, czyli zakaz picia alkoholu, zakaz spożywania alkoholu, ale to oznacza totalny zakaz spożywania alkoholu za kierownicą nie ma tego 0 do 0,2 promila. I zapytanie mojego widza. Mija rok, jak dostałem prawo jazdy na dwa lata z kodem wychowawczym 68, czyli zakaz spożywania alkoholu. Natomiast moje pytanie brzmi, czy mogę się starać o licencję taksy z tym kodem? I czy w ogóle jest opcja, że ten kod kiedyś zniknie? Rok temu lekarz WOMP oczywiście wyznaczył mi badania WOMP, i znając podejście, znów będzie okres dwóch lat. A nasz urząd od prawa jazdy upiera się wciąż, że muszą to tylko być badania womp a nie od lekarza orzecznika nie z WOMP-u. I czy jest opcja taksówki? Z tym kodem pozdrawiam wszystkiego dobrego. I powtarzam raz jeszcze przymus kolejnego badania w WOMP-ie po odzyskaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu. Kiedy raz już się w WOMP-ie przebadałeś jest totalną, kompletną bzdurą. Nie ma żadnej podstawy prawnej i mogę to spokojnie stwierdzić czy potwierdzić na moją odpowiedzialność. Przyszło do mnie wiele osób w podobnej sytuacji i żaden wydział komunikacji, włącznie z Rzeszowem czy jakimiś tam innymi, które taki kod czy taki zapisek na orzeczeniu do prawa jazdy wpisują, nie robił. Problemu. Natomiast co bym zrobił na miejscu widza? Poszedłbym do lekarza uprawnionego, wyprostował sprawę tego terminowego prawa jazdy, a następnie spokojnie zrobił badania na taksy. Nie sądzę, aby lekarz prywatny dał ci kolejne orzeczenie tylko na dwa lata. Myślę, że to będzie jakiś okres dłuższy, no chyba że rzeczywiście. Masz jakiś problem y, alkoholowy. Oczywiście no, masz prawo pójść do WOMP, ale to jest prawo, a nie jakiś przymus, ale no, raczej w tej instytucji kod 68 nie zniknie. Prawko znowu będzie terminowe na dwa, może trzy lata, kto wie czy nie na y, krócej. I tak technicznie ten COS-68 nie stanowi przeciwwskazania do wykonywania zawodu kierowcy i tylko po prostu szkoda na kolejne badania lekarskie przy tak krótkim terminie ważności. No, jest jasne, że lekarz nie wystawi ci badań na dłużej niż okres ważności prawa jazdy, a okres ważności prawa jazdy jest tutaj tylko dwa lata. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Lekarz specjalista medycyny transportu. Nie bój się, jeżeli raz dostałeś kod 68 w WOMP-ie, pójść na kolejne badanie do lekarza prywatnego, czy takiego jak ja, czy jakiegoś tam innego w Twoim rejonie. No, ale uczciwie też powiem, że parę osób z Rzeszowa do mnie przyjechało, żeby taką sprawę wyprostować. Jeżeli chcesz kolejny filmik, oczywiście kliknij w ten prostokącik, subskrypcja mojego kanału, kółeczko po stronie mojej prawej, komentarze do filmu poniżej.